Cześć, z tej strony Artur, jest sobota, minęła godzina 4 rano. Ja jadę do Czech, do Ołomuńca na imprezę 4Model. Zobaczcie relacje z tej wycieczki. Idealny timing, jestem już w pociągu. Będę jechał czeskimi drachami, czyli czeską koleją. Więc już się nie mogę doczekać wygodnego restauracyjnego. Dobrze, ruszam w trasę, więc do zobaczenia. Ja już jestem w Ołomuńcu, Ondrej mnie odebrał i pędzimy na imprezę, więc zobaczycie zaraz całe to wydarzenie. Ja o dziwo wstałem dzisiaj o 4 rano, ale trzymam się na nogach całkiem nieźle, więc szykuje się niezła zabawa, tym bardziej, że wziąłem ze sobą prototyp kościoła Sanmel Eglise i naszego nowego Willisa 1-12, to jeszcze prototyp, ale będzie można je pokazać na tym wyjątkowym wydarzeniu. Zobaczcie, jak to wyglądało. No i sobota zakończona, czyli drugi dzień 4Model 2024, czyli imprezy modelarskiej w czeskim Ołomuńcu. Bardzo udana impreza, bardzo dużo ludzi, bardzo dobra sprzedaż na tym stoisku, więc było naprawdę fajnie. Bardzo duża impreza i bardzo różnorodna. Były tutaj zarówno stoiska firm modelarskich, grup rekonstrukcji historycznej. Były, popatrzcie się, takie wielkie samoloty, nawet prawdziwa żaglówka, szkoda, że naszego Willisa nie było. A na stoisku Kobi tutaj się dużo działo, tutaj właśnie ekipa dzielnie sprząta, a ja zbieram się już, bo widzicie, to jest mój bagaż, moja torba z mundurem i cały karton, w którym jest prototyp kościoła, zestawu kościoła z Normandii. I tam jest w środku Willis 1-12, też w wersji prototypowej. Ja się powoli zbieram. O pierwszej w nocy mam pociąg, wracam do Warszawy i będzie niedziela, i to niedziela handlowa, więc w Kobi Hobby Center będzie na pewno duży ruch i będzie się dużo działo. Bardzo warto było przyjechać do Ołomuńca. Bardzo, bardzo, bardzo udana impreza. Bardzo jestem pod wrażeniem. I szczerze mówiąc, wydaje mi się, że trudno znaleźć jakieś porównanie do polskich imprez tego typu. No może targi hobby w Poznaniu, na targach poznańskich tak mniej więcej przypominają tę imprezę, ale no tutaj atrakcji rzeczywiście było bardzo, bardzo dużo. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnym vlogu, a ja pozdrawiam
Czechy. W ogóle, na koniec wam powiem, dostałem kofolę zupełnie za darmo. Uwielbiam kofolę. Miłego i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Cześć!